Dzień dobry kochani, witam Was tym razem ze sklepu Mojito. Jak wiecie, to jest jeden z moich ulubionych sklepów. Jest tutaj troszeczkę cozy, troszeczkę świątecznie, więc rozpoczynamy, mierzymy. Na początek mamy przepiękną zieloną spódnicę, butelkowa zieleń, no i taki sweterek. Bluzeczka, sweterek, no nie wiem, jak wy się na to zaopatrujecie. Sweterkowy troszeczkę taki materiał, ale zobaczcie, jak delikatny jest rękaw. No i tutaj trzeba się liczyć z tym, że te doszycie rękawa jest widoczne przy ruchu, że te szwy jednak będzie widać, ale czy to przeszkadza? No nie wiem. Bardzo miło się to nosiło. Bardzo ładny, elegancki, zdobiony rękaw. No i taka sweterkowa struktura właśnie tej bluzki. Jest dosyć długa, więc to wiecie, nie jest styl do pępka. To jest te dosyć długie. Fajnie będzie wyglądało również do spodni, czy do białych, jakichś beżowych, czy do jeansów. Po prostu uniwersalna dosyć taka bluzka. No i ten rękaw. Rękaw robi robotę, jakby nie patrzeć. Bardzo mi się ten rękaw podobał. Jeżeli chodzi o spódnicę, ona jest taka jakby zamszowa. No i oczywiście ja podobny model mam, ale w takich letnich kolorach, z tym, że no nie wiem. Jakbym była w domu, to bym pomyślała, że pralka mi skurczyła. No ale tu ewidentnie coś nie pykło. To jest rozmiar S, no i nie mogłam dopiąć zamka do końca. Jest na mnie dosyć taka, bym powiedziała, w pasie na styk. Nawet lekko, bym powiedziała, nawet przyciasna. Nie wbija się jakoś mocno, ale nie jest też dopięta, więc trzeba to brać pod uwagę. Do niej jest również taki pasek, również zamszowy, ze złotą klamerką, więc na pewno, jeżeli mamy jakieś body, bluzeczkę, coś wpuszczonego, to również ten pasek nam bardzo fajnie podkreśli talię. No i oczywiście założyłam do tego jakieś takie buciki skarpetkowe, które znalazłam gdzieś tam w międzyczasie na półce, tak aby ta spódnica jakoś wyglądała, ten cały strój. Tak to się wszystko prezentuje. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Spódnicę Wam gorąco polecam, ale chyba jednak warto zajrzeć na rozmiar większy. 130 zł to jest koszt tej bluzeczki sweterkowej z takim fajnym też wykończeniem rękawa sweterkowym, co bardzo umila i uprzyjemnia noszenie tej bluzki. Bardzo miła w dotyku. Spódnicę Wam jeszcze ceny nie podaję, bo będzie później, bo mamy teraz sweterek. Zobaczcie, do tego sweterka była również spódnica, której Wam nie pokażę, ale znaczy nie pokażę Wam na sobie. Sweterek sam w sobie ma taki duży, dosyć głęboki golf, bardzo wysoki, więc jego trzeba tak dosyć mocno wywijać. No i najlepiej to zrobić zanim założymy, bo tutaj się ciężko, no może dlatego, że jedną ręką ciężko się go wywija, ale no golfik jest bardzo fajny. No i jak widać do spódnicy też całkiem spoko się prezentuje. Myślę, że to fajny look jest również do pracy, ale i taki, w takim okresie świątecznym. Sweterek jest taki luźny, bez żadnego ściągacza na dole. Taki puszczony, więc nie będzie nas krępował, że tak powiem, ani jak troszeczkę podjemy w te święta, ani jak jakieś mamy tam cięższe dni, jesteśmy bardziej opuchnięte. Także myślę, że i ten beżowy kolorek też bardzo fajnie podkreśla taki styl cozy, bym to nazwała. No i teraz tak, mamy tutaj tą zamszową spódnicę. Ona była w jeszcze jednym kolorze, była na pewno jeszcze czarna. Spódnica kosztuje 110 zł. Więc cena całkiem spoko. Nie ma tutaj żadnych, wiecie, możliwości jej poszerzenia, zwężenia, żadnych gumeczek, nic. Tu mamy ten właśnie golfik, taki ładny i tak jak widać golf jest bardzo, bardzo wysoki. Golfik jest w rozmiarze S i kosztował 130 zł, kosztuje, bo to jest nowa kolekcja. Wszystko, co będę mierzyła, jest praktycznie z nowej kolekcji. I do tego golfu właśnie, tak, tutaj pamiętajcie dziewczyny, jak mierzymy, róbmy tak, żeby nie pobrudzić podkładem tych rzeczy. Tu mamy spódnicę właśnie do tego golfu za 80 zł. Zobaczcie, ten sam materiał, ale spódnica jest bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o sylwetkę. Po prostu odbija wszystko, wszystko, każdą niedoskonałość, nawet celulit potrafi wybić. Więc bym powiedziała, dla idealnych sylwetek albo tych, co się nie przejmują. Tu mamy teraz taki t-shirt, ale zobaczcie, jak on się świeci. A to tylko światło w przymierzalni. On się mieni na przeróżne milionowe kolory. Przepiękny jest, po prostu jak choineczka. Jest w takim zielonym, ładnym, butelkowej zieleni odcieniu.
I do tego założyłam jeszcze takie szare spodnie. Z tyłu już tego na druku nie ma, jeżeli chodzi o t-shirt, no ale ten rękaw, to jak to ładnie schodzi, tak podniósł przepięknie. Spodnie są w krateczkę, mają bardzo fajny, taki miły, ciepły materiał, ale powiem Wam szczerze, że na wieszaku mi się podobało o wiele bardziej niż na mnie. Mają tutaj takie fajne zdobienia, więc jak najbardziej fajnie wyglądają, jeżeli mamy coś wpuszczonego, na przykład jakieś body, albo koszulkę bardziej obcisłą, na pewno bardziej podkreślają wtedy sylwetkę. No ale ja akurat tutaj nie chciałam, żeby mi coś podkreślało. Także no, w miarę się trochę tam chciałam jednak poukrywać tu i ówdzie. Nie mają żadnych kieszonek, to są atrapy z przodu, a koszulka ogólnie jest taka luźniejsza, więc możemy ją nosić na różne sposoby. Mi się ogólnie i koszulka, i spodnie podobały, z tym, że spodnie raczej do swetra bym założyła, niż do jakichś tam obcisłych rzeczy, chyba że zmierzałabym rozmiar większy. Na dole mają takie rozcięcie, są troszeczkę nad kostkę, takie jak cygaretki, ale ogólnie są bardzo wygodne, mają bardzo miękki, miły materiał, powiem Wam szczerze. No i jeżeli chodzi o koszulkę, tutaj widać jej kolor, kosztuje 60 zł, więc koszulka naprawdę jest bardzo fajna i moim zdaniem nie jest droga. Bardzo przyjemnie się tam nosi. Ja mam sporo koszulek z Mojito i nie widziałam nigdy problemu z tym, a tutaj właśnie je mierzę do spodni, znaczy spodnie mierzę do swetra. No i to mi się zdecydowanie bardziej podoba. Sweterek trafiłam w takim kremowym kolorze z różnymi fioletami, odcienie fioletu, no i troszeczkę błękitu gdzieś tam się przemyca. No dla mnie taki bardzo ciepły, fajny sweterek. No i oczywiście taki wzorek bardzo zimowy, świąteczny, otulający. No mi się podoba, mega, mega fajny. Ściągacz luźny, to nie jest żaden taki opinający sweterek. Rękaw niżej puszczony, nic tutaj nie uwiera, bardzo fajnie się to układa. Odpowiednia długość moim zdaniem, nie są to sweterki tak zwane do pępka, także już dla takich, wiecie, dla osób w każdym wieku. No i tutaj mamy coś bardziej eleganckiego. Słuchajcie, teraz wyciągnęłam jeszcze na buty spodnie. Mamy tutaj taką elegancką koszulę z bardzo ładnym, zdobionym guziczkiem właśnie tutaj w szyi, ale no niestety tu mi było ciasno. Koszula, jakby patrzeć, tak leży jakby idealnie, ale tutaj bym sugerowała jednak mierzyć rozmiar większy, ze względu na to, że ona tutaj, gdzie był ten przeźroczysty materiał na barkach, była ciasna. Ja się bałam, że mi to pęknie. Na długość w pasie, pod pachami, wszędzie jest ok, ale właśnie w tym miejscu mnie tak piłowała, w samych ramionach. Miałam wrażenie, że to za chwilę się rozejdzie, pęknie. I się tak za mocno, że tak powiem, nie wyginałam. Tutaj nie gimnastykowałam przy Was, ale tu jest naprawdę ciasno. Tu już sugerowałabym jednak wziąć rozmiar większy. Ale koszula bardzo ładna. Zobaczcie, jak ta falbanka bardzo ładnie na ramiona schodzi. Dodaje takiego fajnego stylu. Naprawdę godna uwagi. Ona chyba jeszcze była biała, tak mi się wydaje. Także warto na to zwrócić uwagę, jeżeli szukacie czegoś eleganckiego, takiego, wiecie, business casual, czy na jakąś imprezę firmową, czy nawet na święta, bo uważam, że do czerwonej jakiejś spódnicy też będzie spoko wyglądała. Mi się ogólnie ta koszula podoba, tylko musiałabym mierzyć rozmiar większy, bo ta ewidentnie stwarzałaby mi dyskomfort w ramionach. Ale jak widać, pasuje fajnie też do spodni. No i jakieś nitki wiecznie gdzieś z niej leciały. Takie same guziczki mamy również na rękawach. Jeżeli chodzi o sweterek, to koszt swetra to 150 zł i ja rozmiar mierzyłam XS. Także niektórych po prostu esek nie mogłam trafić, wtedy brałam rozmiar mniejszy albo większy. I on ma też taką ładną, właśnie srebrną nitkę przeplataną. No a jeżeli chodzi o tą bluzeczkę koszulową, no mega fajna. Bardzo mi się naprawdę podoba, ale tak jak mówię, rozmiar większy stówkę kosztuje i to był rozmiar 36. Więc tutaj warto się rozejrzeć za ciut większym rozmiarem. No i następnie przechodzimy do ceny spodni, które też już wcześniej mierzyłam. Również kosztują stówkę i to był również rozmiar 36. Tutaj celowo możecie sobie zatrzymać, zawsze jak pokazuję tę cenę, żeby zobaczyć sobie chociażby, jaki to był model spodni. No i właśnie mamy te sweterkowe, jak ja to mówię, buciki, bardzo eleganckie. Rozmiar mierzyłam swój 39. Cena buta 200 zł. Butów, oczywiście parę.
No, to nie jedna sztuka. Także tak, ale to są takie skarpetkowe, więc możemy nałożyć i na spodnie, i pod spodnie, jak nam Wam wygodniej. Tutaj mamy zielone spodnie, które bardzo zwróciły moją uwagę na wieszaku. Niestety na mnie już mi się one tak nie podobały. Bardziej takie leginsowate są, opinające. Nadal mi się podoba to zdobienie, ale tak jak widać, uwidaczniają przeróżnego rodzaju niedoskonałości. Więc no, jeżeli Wam to nie przeszkadza, to jak najbardziej. Ale no dla mnie to już są takie spodnie troszeczkę wymagające. Bardzo mi się podobają te spodnie, fajnie się trzymały. Rozmiar miałam dobrany dobry, więc tu na pewno nie była kwestia rozmiaru, tylko jednak tej sylwetki. No i do tego dobrałam również taką elegancką bluzkę. Kolor i tak mi się podoba, bo ten kolor był taki intensywny zielony. Dobrałam do tego taką bluzkę prążkowaną, luźną, z taką jakby podszewką. No i tu by trzeba było ewentualnie coś tam na górze z tym żabocikiem troszeczkę popracować, z tymi sznureczkami. Ale zobaczcie, tiulowy piękny materiał i tak samo ten materiał był właśnie na górze, na bluzce, pod spodem i on był taki jakby to powiedzieć, marszczony. Ale no i jest pod spodem właśnie taka jakby haleczka, żeby nie był taki przezroczysty, prześwitujący, ale bardzo mi się podobała ta bluzka. Na wieszaku naprawdę fajnie wyglądała. No i tak też uważam, że wygląda całkiem nieźle. No i tu właśnie było brudne. To, co mówię, uważajmy dziewczyny, jak mierzymy, uważajmy, nie niszczmy tej odzieży, bo nikt tego później nie będzie chciał kupić, bo nie wiadomo, czy się odpierze, ma różnych podkładów ludzie używają. No tak się nie robi. Trzeba dbać jednak o to, aby ten ciuch później ładnie wyglądał. Zobaczcie, jakie to jest eleganckie. No ale kto to kupi, jak jest poplamione? Koszt 100 zł i rozmiar S, więc we własnym rozmiarze to wzięłam. Wykończony rękaw gumeczką, bardzo ładnie opada, bardzo ładnie się bluzka prezentuje. Myślę, że spokojnie każdy może taką bluzkę na siebie zarzucić. A tu mamy taki cozy sweterek. Zobaczcie, jakież to jest ciepłe. Bardzo szeroki rękaw. Bardzo fajny, szeroki golf. Ja wiem, że nie wszyscy golfy lubią, ale do tego się naprawdę każdy przekona, jak to założy. To jest takie naprawdę, oh, czad, herbatka w rękę. Taki instagramowy, bym powiedziała, sweterek. Fajny na pewno do zdjęć. Taki przepiękny warkocz pleciony. Jak widać, podnosząc rękę w górę, brzucha nie widać, pomimo że sweterek nie jest za długi, ale jest taki dosyć ciężki, masywny, dosyć ciepły. No, na mnie zrobił ogromne wrażenie. Bardzo mi się podoba. No i ten wzór, taki tkany, szeroki, gruby warkocz, co sprawia, że ten sweter wydaje się taki naprawdę mega ciepły. No i naprawdę taki jest. Więc fajnie. A tu mamy sukienkę, słuchajcie. No oczywiście nie mogło zabraknąć sukienki z pięknym zdobieniem na szyi. Zdobione to takimi różnymi kamyczkami, żeby błyszczało, żeby było elegancko. Ten żabocik był taki doszyty docelowo na rękaw taki 3/4. No i pasek. Pod paskiem jest schowana gumeczka. Pasek jest raczej formą ozdoby. Gumka jest po całości i pasek też jest po całości, bo czasami te paski są, wiecie, od połowy po prostu szyte, od boków, tylko do przodu albo tylko do tyłu, a tutaj możemy spokojnie dookoła się nim przepleść. Bardzo ładnie się sukienka układa, ma taki przepiękny zielony kolor i do niej znalazłam, zobaczcie, taki przepiękny złoty żakiet. Ja taki żakiet z Mohito mam różowy, ale patrzcie na to, jak to błyszczy. To już jest idealny żakiet i na święta, i na Sylwestra, i na jakąkolwiek okoliczność, na którą się gdzieś wybieramy. Możemy założyć biały top, białe spodnie i ten żakiet i będziemy wyglądać również genialnie w środku lata, wychodząc gdzieś wieczorem do knajpki. Naprawdę, no, żakiet petarda, ale ja taka się czułam w nim troszeczkę opięta, więc na pewno brałabym rozmiar większy. Warto przymierzyć dwa rozmiary tego żakietu. Mega mi się żakiecik podobał, nie miał żadnego zapięcia, to była bardziej taka forma narzutki, ale on się bardzo fajnie sprawdza i również fajnie się pierze, bo tak jak mówię, mam różowy kolor i też był spoko. Wracając do sukienki, ma ona tutaj na rękawku guziczek. Absolutnie ten rękaw nie był opinający, upinający jakiś tam, a tak wygląda taka luźna, puszczona. No mi się tutaj ten pasek luzował, więc mniej wygodnie tutaj było. Wiadomo, jedną ręką nie jest tak prosto, ale ona się również i z tyłu ta sukienka bardzo ładnie układała. Widać, jak się poruszam, jak ona, wiecie, współgra, bo czasami jest tak, że to różnie bywa. No i tutaj ta szyja, no ta stójka, powiem Wam, przepięknie robi design na tej sukience. No i tak, teraz jeżeli chodzi o żakiet, przepiękny, mieniący materiał.
Zobaczcie, no przecież to się błyszczy jak milion dolarów. Koszt rakietu 150 zł i rozmiar 36. Więc tu warto zawsze brać dwa rozmiary do przymierzalni, jeżeli chodzi o sukieneczkę. Słuchajcie, sukienka ma przepiękny kolor. Próbowałam go uchwycić, ale nie jest. To jest taka ciemna, butelkowa zieleń, nie taka intensywna jak tamte spodnie. No i koszt tej sukienki to 160 zł w rozmiarze 36. I tutaj możecie się kierować spokojnie swoim rozmiarem. Ona jeszcze tutaj była z tyłu zapinana, ja tego nie zapinałam, więc pewnie też inaczej by się układała. No i spodnie. Spodnie właśnie mają taki prążkowany, bardzo elastyczny, leginsowy materiał, kosztują stówkę i również wzięłam swój rozmiar. No i co, kochani, to tyle by było, jeżeli chodzi o przegląd w Mohito. Dajcie znać, czy coś Wam się spodobało i dajcie znać, czy kupujecie coś na te święta nowego, czy jednak będziecie komponować coś z szafy, co macie, bo różnie to bywa, a ja jestem sama ciekawa. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia jutro. Pa!